uwagę, nie ma dzisiaj mikrofonu przenośnego, a więc wszyscy goście i tak będą poproszeni do mównicy. Witam bardzo serdecznie na kolejnej sesji Rady Powiatu Chojnickiego. Bardzo serdecznie witam przybyłych radnych. Witam panie z Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Witam dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Witam gości oraz bardzo serdecznie witam media. Otwieram 6. sesję Rady Powiatu Chojnickiego. Obecnych 18 radnych, a więc stwierdzam kworum. Szanowni Państwo, porządek obrad dostarczony był w ustawowym terminie. Czy są pytania do porządku obrad? Jeżeli nie ma, przystępujemy do punktu 3. Protokół z 5. sesji Rady Powiatu Chojnickiego dostępny był w Biurze Rady. Czy są pytania do protokołu? Jeżeli nie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu pomiędzy sesjami. Panie starosto, czy chciałby Pan zabrać głos? Odbyło się jedno spotkanie dzisiaj, na którym omówiliśmy sprawy bieżące funkcjonowania powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. W takim bądź razie kolejny punkt, sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami. Ja pojadę tutaj z mojej lewej strony. Bardzo proszę, pan Aleksander Mrówczyński. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Komisji Edukacji i tak pierwsze odbyło się w nowej naszej placówce w Szkole Medyczno-Społecznej Zespołu Szkół Policjalnych w Chojnicach. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówki, zresztą w poprzedniej kadencji też byliśmy pod koniec kadencji, ale jeszcze to nie była nasza placówka. Widzieliśmy prężnie działającą placówkę, sporo spraw wokół nie tylko funkcjonowania tej szkoły, ale też związanej ze sprawami wolontariatu. W dużej mierze szkoła wykonuje to. Szkoła, będę o tym mówił w interpelacjach, ma być remontowana, poddasze jest planowane w drugiej części, na którą zaprosiliśmy pana rektora Janusza Gierszewskiego oraz panią dziekan Wioletę Ciepłów-Trojanek. Został omówiony, przedstawiony temat projektowania Wyższej Szkoły Zawodowej w powiecie chojnickim. Jest możliwość, a już prawie jest to pewne, iż będzie to kierunek pielęgniarski, natomiast kropka nad i nie została jeszcze postawiona. Drugie posiedzenie Komisji Edukacji odbyło się w Starostwie Powiatowym. Temat projektu organizacyjny szkół ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego oraz zapoznanie się z materiałami na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, Komisja Rewizyjna. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 13 maja. To jest jedno z najważniejszych zadań komisji, a mianowicie dokonała analizy i oceny wykonania budżetu powiatu za rok 2014. W wyniku tej analizy komisja wystąpiła z wnioskiem do przewodniczącego Rady Powiatu o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji, pan Jarosław Schumacher, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 13 maja odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Przyjęto protokół z poprzedniej komisji. Zapoznano się z działalnością powiatowego koordynatora sportu pana Krzysztofa Koseckiego. Komisja pracę merytoryczną koordynatora oceniła bardzo pozytywnie. Zapoznano również się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie kultury, sportu i promocji. Omówiono
materiały na 6. sesję. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pan przewodniczący Andrzej Sabiniarz. Panie przewodniczący, szanowna rado. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła swoje posiedzenie w dniu 15 maja. Było to wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Gospodarki. Obie komisje spotkały się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, gdzie zwiedziły zakład i zapoznały się z procesem technologicznym zagospodarowania odpadów, które trafiają tam z terenu dwóch powiatów, chojnickiego i czuchowskiego. Po zwiedzeniu zakładu członkowie komisji dyskutowali na temat zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w poszczególnych gminach. No i omówiliśmy także materiały na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Transportu. Pan przewodniczący Leszek Zawadzki. Proszę Państwa, Komisja Infrastruktury i Transportu miała swoje posiedzenie 13 maja o godzinie 15. Zajmowała się tematami ogólnie wszystkim znanym zgodnie z programem, jaki Państwo otrzymali. Wszystkie materiały zostały pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, przewodnicząca pani Małgorzata Kaczmarek, proszę. Posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 27 marca. Posiedzenie dotyczyło wypracowania współpracy między podmiotami leczniczymi Szpitala Specjalistycznego, przychodni prowadzącej działalność leczniczą. Spotkanie było bardzo owocne. Wypracowaliśmy sobie kilka ciekawych, że tak powiem, wniosków. Kolejne spotkanie o tej samej tematyce planujemy na wrzesień. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Budżetu i Gospodarki. Przewodniczący pan Zbigniew Mania. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w okresie międzysesyjnym Komisja Budżetu i Gospodarki zgodnie z planem pracy odbyła w pierwszej części posiedzenie w siedzibie LGD Sandry Brdy. Zapoznano się z działalnością lokalnej grupy Sandry Brdy i lokalnej grupy rybackiej Morenika. W powyższej kwestii informację przedstawiła pani prezes Grażyna Wera Maletyńska, która poinformowała o pracy o lokalnym punkcie informacyjnym funduszy unijnych oraz o budżecie tej instytucji. Chciałbym w tym miejscu zachęcić stowarzyszenia, organizacje, KGW, samorządy, przedsiębiorców do skorzystania z pomocy finansowej na rozmaite innowacje projektów działalności gospodarczej. I w drugiej części komisja obradowała w siedzibie Zakładu Odpadów w Nowym Dworze wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tak jak powiedział pan Andrzej, kolega Andrzej, zapoznano się z funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Materiały sesyjne na 6. sesję Rady Powiatu przyjęto do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za sprawozdania. Szanowni państwo, kolejny punkt dzisiejszych obrad. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę, pan Leszek Redzimski. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie starosto. Dwie sprawy. Otóż na poprzedniej sesji padło pytanie o komisję konkursową dla wyboru dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i stanowisko, które przedstawił wówczas pan starosta, było niejasne. Otóż mówił pan o tym, że ilość członków zarządu powiatu decyduje o tym, żeby nie delegować żadnego przedstawiciela Komisji Edukacji. A jest to praktyka dotąd raczej nieznana w samorządach różnego szczebla powiatowego, miejskiego czy gminnego, gdzie rada zawsze jest organem nadrzędnym wobec organu wykonawczego i zawsze ma swojego przedstawiciela w komisji konkursowej. Mało tego, w pewnych sytuacjach Rada Powiatu jest organem prowadzącym dla szkół. W pewnych sytuacjach jest organem prowadzącym dla szkół zarząd powiatu, a w pewnych osobiście pan starosta z tytułu pełnionej funkcji. Także jest to w moim odczuciu
pewien brak szacunku dla Rady Powiatu, ponieważ w składzie Komisji Edukacji jest pięciu byłych przewodniczących Komisji Edukacji. Aktualny Aleksander Wowczyński, wieloletni dyrektor szkoły, osoba z doświadczeniem pedagogicznym na wielu punktach. Jest pani Bożena Stępień, wieloletnia nauczycielka, też w poprzedniej kadencji szefowa Komisji Edukacji. Jest kolega Zbyszek Mania, przewodniczący w kadencji 2006-2010 Komisji Edukacji i wieloletni pedagog. Jest kolega Maciej Jakubowski, który był przewodniczącym Komisji Edukacji w Radzie Miasta i Gminy Czersk, aktualny nauczyciel w Czersku. Jest i moja osoba, członka Zarządu Powiatu w kadencji 2006-2010, przewodniczącego Komisji Edukacji, człowieka też stanowiącego przez jakiś czas prawo w wymiarze ogólnokrajowym. Więc myślę, że jeśli chodzi o siłę tej Komisji Edukacji, jest ona duża. I dla mnie jest to kolejny przykład obniżania standardów powiatu, które rozpoczęły się na pierwszej sesji, gdzie byliśmy świadkami, wszyscy Państwo wiecie, nie będę przypominał. Potem była kolejna sesja, na której bez jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego powiększono ilość komisji, które są w składzie Rady Powiatu. Przy całej mojej osobistej sympatii dla kolegów przewodniczących tych komisji, no nie widzę jakiegoś logicznego uzasadnienia, żeby te komisje powstały. I tu mamy kolejną sytuację, w której obniżamy to, co było. Czy wcześniejsze komisje, przedstawiciele Komisji Edukacji, którzy zasiadali w komisjach konkursowych, nie spełniali oczekiwań, czy zachowywali się nie tak, czy nie posiadali odpowiednich kompetencji do tego, żeby w tych komisji zasiadać? Nie było takich sygnałów, tak? Oczywiście za chwilę pan starosta odpowie, że Zarząd Powiatu może wyznaczyć, kogo chce i to jest prawda formalna. Formalnie taki wymóg jest, że to zarząd ustala skład komisji konkursowej. Trzech przedstawicieli jest ze strony organu prowadzącego. I zastanawiam się, co takiego miało być na tych komisjach konkursowych na dyrektorów szkół, że nie mógł w nich zasiadać żaden przedstawiciel Komisji Edukacji, mimo takiego gremium, jakie tutaj przedstawiłem. Druga sprawa, która była poruszana na poprzedniej sesji, dotyczy sanepidu chojnickiego. W międzyczasie od poprzedniej sesji ukazały się dwa artykuły w jednym z gazet, i pan starosta dostrzega problem, najpierw dostrzega problem, że należy to wyjaśnić, że należy porozmawiać, że coś jest nie tak. Po czym ukazuje się drugi artykuł, w którym widzimy. Starosta problemu w sanepidzie nie widzi. Mam nadzieję, że to jest albo pobożne życzenie, które zostanie zrealizowane. No tutaj bardzo mnie cieszy, że pan starosta wypowiada się w ten sposób, że będzie rozmawiał z wojewódzkim inspektoratem, może też zapyta wojewodę o finansowanie stacji i tak dalej. Natomiast niepokoi mnie co innego, że jest mowa o tym, że redukcje dotyczą wszystkich sanepidów, tak przynajmniej wynika ze słów zacytowanych w artykule, że dotyczą wszystkich sanepidów w naszym województwie, a potem się okazuje, że na przykład Czuchów znakomicie sobie z tym poradził, tak? Że tam jakby redukcja załogi nie dotyczy. Moim zdaniem to, że nad sanepidem chojnickim wisi jakaś chmura, mogliśmy się przekonać już w momencie, kiedy zlikwidowano laboratorium. Pamiętam, że były wtedy podejmowane próby, żeby takie laboratorium w Chojnicach powstało. Byłaby chyba dobrze też, jeśli pamiętam, koncepcja powstania takiego laboratorium przy szpitalu chojnickim, które byłoby dla sanepidu. I to się nie udało. Szkoda, bo myślę, że dzisiaj byśmy nie rozmawiali o tym, jaka jest kondycja, czy jaka jest przyszłość chojnickiego sanepidu. Bardzo mnie cieszy ostatnie zdanie, które pan starosta powiedział, że będzie walczył o to i nie wyobrażał sobie, że nie będzie sanepidu w Chojnicach. W związku z tym moje pytanie brzmi, co w tej sprawie od poprzedniej sesji zrobił pan starosta, czy zarząd powiatu, żeby utrzymać sanepid w Chojnicach? Dziękuję. Dziękuję formalnie. Pan Marek Szczepański, proszę.
Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej, jeżeli występuję w kwestii formalnej, to należy udzielić od razu głosu. Panu radnemu Leszkowi Radzińskiemu pomyliły się punkty, bo to pierwsze wystąpienie to nie była interpelacja, bo nie usłyszałem, żeby padło tam jakiekolwiek pytanie. To raczej było oświadczenie radnych i mam prośbę do pana przewodniczącego, żeby jednak pilnował porządku w kwestiach formalnych, bo no tak nie może być, żebyśmy mylili punkty i oświadczenia składali w punktach, które tego nie dotyczą. Dziękuję. Pan Leszek Radzimski, proszę. Jeśli pan Marek Szczepański tego nie słyszał, spytałem, co takiego miało się dziać na komisjach wyborczych konkursowych, że nie można do nich dopuścić żadnego przedstawiciela Komisji Edukacji. Drugie pytanie moje brzmiało, jeśli pan starosta Szczepański tego nie zauważył, to spytałem o to, co pan starosta od ostatniej sesji zrobił w sprawie sanepidu, żeby nie było żadnego problemu z tym, że sanepid w końcu będzie istniał. Dziękuję. Dziękuję. Pan Aleksander Mrówczyński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Pierwsza interpelacja dotyczy Koszulskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach. Na spotkaniu 30 marca spotkanie było pokłosiem wniosku Komisji Edukacji, byśmy wspólnymi siłami szkoły gimnazjalnej, szkoły ponadgimnazjalnej zastanowili się nad sytuacją tej szkoły, o której mówiłem, nad możliwością jej poprawy. Moja inicjatywa poparta przez członków Komisji Edukacji. Dowiedzieliśmy się od uczennicy już absolwentki szkoły, wówczas uczennicy klasy trzeciej liceum, z wielkimi pretensjami. Ta uczennica kierowała pretensje do Rady Powiatu, do zarządu, do pana starosty, że przez 3 lata uczyła się w klasie ponad 40-osobowej, gdzie nie było podziału na grupy ze względu na matematykę. Zatrwożyłem się. Mam materiały od 2012 roku sesyjne, kiedy to pani dyrektor ówczesna mówiła, mogę przeczytać to, że podziały są. Ta klasa w zasadzie istnieje jako całość, a są podziały. Zapewniano nas przez kolejne sesje, gdzie najpierw myśmy walczyli, żeby ta klasa była, potem nas zapewniano. I my dowiadujemy się po 3 latach, no można powiedzieć zarzut do radnych opozycyjnych, że nie upilnowali tego. Czytam wypowiedź pani dyrektor Wróblewskiej na dzień, to jest wypowiedź z dnia 27 sierpnia 2013 roku. Pani dyrektor Wróblewska powiedziała na dzień 1 września, to znaczy po zakończeniu roku szkolnego, według posiedzenia Rady Pierwszych Klasy i tak dalej, oddział liczy 42 uczniów, ale nikt nie mówi o tym, że jest to jeden oddział formalnie zapisany, który funkcjonuje już jako 2 oddziały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O zgrozo. I ta uczennica pretensje wprost ma do tego, co się stało. Ja ją bardzo rozumiem. Natomiast pretensje mam też do obecnego zarządu. Wszak rada się zmieniła w listopadzie, do obecnej pani dyrektor. Interpelacja moja, dlaczego obecny zarząd nie zmienił tego w listopadzie, w grudniu i nie wprowadził podziału na grupy ze względu na przedmiot, jakim jest matematyka. Interpelacja druga. Jak długo zarząd i pan starosta będzie lekceważył Komisję Edukacji i radnych Komisji Edukacji? Nie wiem, być może, że innych także. Z mediów, szanownych mediów, dowiadujemy się o wielu sprawach. My radni dowiadujemy się z mediów. Na przykład w ramach oszczędności likwidacja zajęć pozalekcyjnych. Na przykład z mediów dowiaduje się, że w Komisji Konkursowej nie będzie żadnego przedstawiciela Komisji Edukacji. Z mediów. Pani dyrektor Laska występuje do przewodniczącego Komisji Edukacji z pismem o wytypowanie przedstawicieli. 24 marca na Komisji Edukacji wyznaczamy przedstawicieli. Wysyłamy pismo do pani dyrektor. Już nie ma żadnej odpowiedzi. Po informacji z mediów dzwonię do pani dyrektor. O, panie Aleksandrze, za chwilę będzie odpowiedź. Następnego dnia jest odpowiedź. No to jest lekceważenie. Jak długo to potrwa, panie starosto? Na posiedzeniu Komisji Edukacji u pana dyrektora Romańczyka
dowiadujemy się, że państwo planujecie remont poddasza. Dlaczego my od pana dyrektora się dowiadujemy? Remont poddasza. Dlaczego my od pana dyrektora się dowiadujemy? Radni są niepotrzebni, tak? Pan starosta może odpowiedzieć w ten sposób. Kolejna interpelacja dotyczy zamiaru, i teraz już pana starostę wyprzedzam. W trakcie wycieczki wspólnej na szkolenie od pana starosty dowiaduje się o zamiarze wprowadzenia ZEAS-ów, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół. Kiedyś taki zamiar był w poprzedniej kadencji i nie udało się tego zrobić. Od razu mówię, moje nie, ponieważ tam straci 7-8 osób pracę. Pytanie do zarządu, czy dalej tak myśli? Czy chce dalej pójść tą drogą? Nie idźcie tą drogą. I ostatnia sprawa, rondo Biszkoptowe. Bardzo dobrze się po tym rondzie jeździ, bardzo bezpieczne jest rondo. Chwalę, bo poprzednio wielokrotnie mówiłem o wielkim niebezpieczeństwie, jak to było, pamiętacie, nawet rozważaliśmy możliwość z mojej inicjatywy postawienia znaku stopu. Natomiast przy huraganie, jaki był niedawno w Chojnicach, nie wiem, czy miał na imię Stefan, czy Wiktor, czy Władek, nie wiem, dwa płoty blaszane były przewrócone od strony ulicy Derdowskiego. Leżały. Dziura nieciekawa. Z lotu ptaka lepiej widać. Natomiast pytam pracowników myjni, tak rozmawiamy, proszę pana, dochodzi do częstych takich sytuacji. Panie starosto, czy to jest na tyle zabezpieczone, czy ktoś monitoruje zabezpieczenie, by w czasie większego wiatru nie doszło do tragedii, wtedy powiemy, no zrobiliśmy wszystko, chyba nie wszystko. Jak z bramkami ostatnio chłopiec zginął. Ile śmierci trzeba, żeby bramki były zakotwiczone? Jednej za mało, dwóch za mało. Tu jeszcze nikt nie zginął. I jeżeli będzie potężny wiatr, to poleci, będzie fruwać. I kogoś zabije. Oby nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Jest mikrofon numer 18. Pan Szmagliński, proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie starosto. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym osiedla Bytowskiego numer 2 mieszkańcy poruszali sprawy dotyczące ulicy Rejmonta. Chciałbym prosić w imieniu tych mieszkańców o to, aby jeszcze raz przyjrzeć się prawidłowości budowy tej ulicy, a szczególnie chodzi tutaj o kanalizację deszczową, ponieważ w ich przekonaniu moim również kratki ściekowe są nieprawidłowo zainstalowane i w czasie, kiedy dochodzi do dużych opadów, to ta ulica i przyległe posesje są zalewane. Przy okazji też należałoby się przyjrzeć bezpieczeństwu, czy powiedzmy z ulicy Żeromskiego, z ulicy Niemcewicza, Krasińskiego. Nie należałoby bynajmniej zainstalować lustra, bo o tym się już mówi, ale zawsze jest to odrzucane. Ale przy tej okazji, kiedy byśmy sprawdzili tę ulicę Rejmonta, należałoby też się na stan bezpieczeństwa ulicy szczególnie Żeromskiego i Krasińskiego przyjrzeć. To jest jedna uwaga, interpelacja, a druga dotyczy parkingu naszego przy starostwie, ponieważ tutaj były różne już wersje. No działka została sprzedana, to fakt. Pamiętam, że różne wizje były, kiedy działka jeszcze nie była sprzedana, że powstanie centrum handlowe, mieszkania. To wszystko prysło, działka sprzedana, ale teraz chodziłoby o budowę tego parkingu. Czy starostwo wspólnie z gminą zamierza chociażby jeszcze o jakieś kilka czy kilkanaście miejsc poszerzyć ten parking, ponieważ widzę, że w centrum dnia kilkanaście samochodów stoi na gruncie. Także kiedyś te były takowe budowy parkingu. Chciałem zapytać, czy one są nadal i czy ten parking będzie budowany. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Mania. Panie przewodniczący, mam dwa pytania do zarządu powiatu. Po pierwsze, na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Chodzi o cztery obiekty szkół ponadgimnazjalnych.
I przy tej okazji, w jakim okresie planowana jest powyższa, w jakim okresie planowane są powyższe inwestycje tych szkół? I po drugie, jeżeli chodzi o drogę powiatową Czersk, ulica Klaskawska do miejscowości Klaskawa, to chcę zapytać o projekt budowlany tej drogi. Czy w tym roku zakończą się prace projektowe? Na jakim etapie są prace projektowe tej dokumentacji? I kończę, ale jeszcze chcę podziękować panu staroście za szybką odpowiedź w sprawie ulicy Łukowskiej w Czersku. W tej kwestii złożyłem informację w formie pisemnej. Dziękuję.